Mafie, służby, loże, szczęść Boże! Witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Minęła XZ20. Dzisiaj nareszcie jakiś ciekawy odcinek, jak w filmach akcji. Pościgi, wybuchy, zwroty akcji. Temat oczywiście kręci się wokół ustawy o mieniu bezspadkowym. No i w dzisiejszym odcinku zobaczymy zmasowany atak ze strony posłów PiSu na posła Korwin-Mikke. Zapraszam do oglądania. Jeszcze przed odcinkiem pochwalę się Wam, że znałem już ostatni egzamin i wracamy do regularnych materiałów na kanale, a dokładnie do programów z politykami. Piszcie, kogo z kim zestawić, a kogo zaprosić na zwykłą rozmowę. Napisałem już do pana Jakuba Wiecha, żeby porozmawiać o klimacie, globalnym ociepleniu, a także energetyce. Procedowanie w Sejmie ustawy, które obnażyło także prawdziwe opinie i prawdziwe postawy części opozycji, a mianowicie Konfederacji. W 2019 roku w wyborach do Europarlamentu Konfederacja prowadziła kampanię, w której grała na resentymentach Polaków. Akcja Stop 447. Pamiętamy to dokładnie. Ja w trakcie debaty przedwyborczej w Kielcach zostałam zaatakowana przez obecnego posła Berkowicza, który przystawiał mi do głowy jarmułkę i grał na emocjach w ten sposób Polaków. A dzisiaj okazuje się, a dokładnie w czwartek okazało się, że posłowie Konfederacji w części wstrzymali się od głosu nad tą ustawą, a w części wyjęli karty, nie głosowali, tak jak pan Berkowicz. To zapytajmy wstyd. Janusza Korwin-Mikkego. Panie pośle, w takim razie wiemy, że pan się wstrzymał od głosu, prawda? Tak, powinniśmy w zasadzie tak. Ustawa ta jest w ogóle korzystna dla Polski. Niestety zmusza nas do oddawania pieniędzy Żydom. Ponieważ oczywiście, że tak, bo tam jest napisane wyraźnie, pan przeczytał się ceny naszego MSZ. Absolutnie. Że nie będzie można oddawać nieruchomości, ale za to będzie można oddać w gotówce. I będzie to o wiele łatwiej płacić w gotówce, dlatego jesteśmy przeciwni tej ustawie. Ale to skąd taka reakcja Izraela jeszcze? Bo albo nie wie, o co chodzi, albo, proszę Państwa, trzeba powiedzieć jasno, że Jarosław Kaczyński w 2009 roku obiecał, że Polska będzie wypłacała te odszkodowania w ambasadzie USA i powiedział, że mi wypłacała 20%. I natychmiast roszczenia żydowskie wzrosły z 300 milionów na 1,5 miliarda. Natychmiast było obiecać, że będzie płaciło 20%. Także Izrael wie, że PiS te odszkodowania wypłaci, a Konfederacja by nie wypłaciła. Ale powiedzmy sobie może kilka spraw podstawowych. Można się sprawy. Absolutna nieprawda. Po pierwsze, trzeba powiedzieć jasno. Izrael nie ma z tym nic wspólnego. Pomordowani ludzie to byli polscy obywatele, a nie obywatele Izraela. Trzeba kategorycznie odmówić rozmów z Izraelem na ten temat, bo nie wie dlaczego. To oni nie mają żadnego interesu. Po drugie, to byli polscy ludzie, kształceni w Polsce, wybitni często ludzie i tyle. Po drugie, w każdym państwie cywilizowanym, również w Izraelu, mienie osób, które zmarły bez zostawienia spadkobierców, przechodzi na państwo. Nie ma tu żadnej dyskusji. Jeżeli ktoś zmarł bezpotomnie, to jego mienie przyszło na państwo i dlaczego potem w ogóle dyskutujecie? Jakim prawem w ogóle rozmawiacie z Izraelem na ten temat? Jakim prawem? Konfederacja kategorycznie odmawia rozmów z Izraelem na taki temat. I jego ekscelencja Mateusz Morawiecki se kpiny robi, oświadczając, że Polska nie będzie płaciła za zbrodnie żydowskie. To nikt nie chce od nas pieniędzy niemieckie, za zbrodnie żydowskie. Za zbrodnie niemieckie. Niemieckie. Ale przecież to, nikt nie chce od nas pieniędzy za zbrodnie niemieckie. Gdyby ci wszyscy Żydzi zmarli na czarną ospę, to tak samo by się Izrael domagał tych pieniędzy. Ale panie pośle, też w przestrzeni publicznej pojawiają się takie zarzuty, że Polacy również byli sprawcami. Tak jakbyśmy, nawet niektórzy twierdzą, że nazistami ale, byli Polacy. Więc przepraszam, jest... to nie ma nic do rzeczy. To jest pytanie, zmarł Żyd, który nie zostawił po sobie żadnych spadkobierców. Jest wszystko jedno, czy go zamordowali Niemcy, Polacy, czy zmarł na czarną ospę. Tak czy owak jego mienie przechodzi na państwo polskie. Przyczyna jego śmierci jest obojętna. Czy tych Żydów zmarło 10 czy 3 miliony, jest bez znaczenia. Polskie prawo spadkowe nie przewiduje żadnej różnicy, jeżeli umiera więcej osób i jakie są one narodowości. Ważne jest obywatelstwo. Jeszcze krótkie pytanie, za chwilę Robert Telus, ale jeszcze krótkie pytanie. Czy ma pan poczucie, że ta ustawa w jakiś sposób ukróci dziką reprywatyzację? Bo to i właśnie o to chodzi, że część PiSu z panem Jakim na czele walczy przeciwko reprywatyzacji. I chodzi o to, żeby zatrzymać reprywatyzację.
Czyli ma pan poczucie, że ukróci dziką reprywatyzację? Ale jak dziką? Oddawanie właścicielom jest rzeczą słuszną. Natomiast powtarzam jeszcze raz, ta ustawa jest naprawdę, gdyby nie chodziło o sprawę, że doskonale byśmy zagłosowali za. Czyli panie pośle, to, że ludzie tracili dorobki życia, nabyli je zgodnie z prawem, inwestowali w nie i nagle się dowiadywali, że Więc dlatego właśnie myślę, że pod tym względem ta ustawa jest słuszna. Trzeba zatrzymać tę prywatyzację, natomiast wypłacać właścicielom w gotówce. I obawiam się, że znowuż Żydzi dostaną w gotówce, a Polakom się nie wypłaci. Jak wspominałem, sam do końca nie wiem, o co chodziło z tym głosowaniem i dało to pole do popisu PiS-owi. Mam wrażenie, że będą oni teraz w każdym programie o tym wspominać. Robert Telus, bardzo proszę. No, zacznę od tego, że Konfederacja po raz kolejny pokazuje, kim tak naprawdę jest. No tutaj piękne słowa, tu przed chwilą nawet pan prezes, piękne słowa, że przeciwko, że tak w głosowaniu widać, jak się zachowujecie i to po raz kolejny zawiedliście nas, nawet mnie osobiście, bo ja też liczyłem na zachowanie Konfederacji w pewnych tematach bardzo stanowczo, tak jak mówicie, ale wy co innego mówicie, a co innego robicie i to jest widać było w tym głosowaniu. No, jeżeli jest dobra, jak pan powiedział przed chwilą, bo powiedział pan przed chwilą, zaprzeczył pan, jest dobra, ale ja się wstrzymuję. Jest dobra. Jeżeli jest dobra, to dlaczego się pan wstrzymał? Proste. Jest to dobra ustawa, dobra dla Polaków, dobra dla Polski i dobra, że zabezpiecza przed dziką reprywatyzacją to, co się działo w Warszawie, ale nie tylko w Warszawie. W innych miastach Polski również. I powinniście, jeżeli dbacie o Polskę, jeżeli jesteście tak naprawdę, tak jak mówicie, no, krystaliczni, to powinniście zagłosować bez mrużenia okiem za tą ustawą. To jest jedna rzecz. Ale ja panu nie przeszkadzałem. Słuchałem pana, mimo że się z panem nie zgadzałem, ale słuchałem pana. I bardzo proszę teraz wysłuchać. Później pan na pewno się odniesie do tego, bo pani redaktor panu tak pięknie prowadzi, tak, że na pewno da głos. Pan się z pewnością odniesie. Odniesie pan. To jest jakby jedna rzecz i Konfederacja zachowała się dziwnie. Nie wiem dlaczego. Czy to jest gra polityczna? Dziwnie. Druga rzecz. Kompromis, tak panie pośle. Wszyscy mówimy, że w polityce jest kompromis, ale nie służelczo. Wy zachowujecie się jak za komuny, komuniści biegali do Moskwy. Wy w tej chwili mówicie, że każdą ustawę trzeba, nie dzisiaj, nie pan, ale pana kolega to powiedział, każdą ustawę trzeba wcześniej konsultować. Nie, żyjemy w Polsce tu i teraz my Polacy i mamy prawo do naszych ustaw. My stanowimy ustawy, panie pośle, a nie biegamy i pytamy, czy możemy taką albo inną ustawę uchwalić. I my mówimy stanowcze. Pani poseł mówiła bardzo pięknie, że asertywnie zachowuje się rząd, asertywnie zachowuje się pan premier, stanowczo zachowuje się pan premier, stanowczo się zachowuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, bo walczymy o nasze sprawy. Kompromis, tak? Ale nie w sprawach naszych, żebyśmy biegali służelczo pytać, czy możemy jakąkolwiek ustawę. Panie redaktor, drodzy państwo, ta ustawa jest dobra, oczekiwana przez Polaków i będziemy bronić jej do samego końca, bo wiemy, że ona jest w interesie polskich Polaków. To szanowni państwo, proszę. Jedno zdanie. Proszę pana, pan mówił o dzikiej reprywatyzacji. Jeżeli te mienie oddano właścicielowi, to bardzo dobrze, że oddano, a jeżeli bezprawnie, to nie jest to żadna ustawa, tylko trzeba po prostu wykonywać poprzednie prawo. To Tomasz Szymański, bardzo proszę, żeby się odniosła. Pana poprosić. Skończę, szanowni państwo, jeżeli asertywność i wola jakby rozwiązania trudnego tematu, bo jest to problem międzynarodowy na tą chwilę, i zestawienie faktów, szanowni państwo, gdzie zabrakło opinii do projektu ustawy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zabrakło opinii. To teraz szybkie pytanie do widzów. Wiecie, kto jest aktualnie ministrem spraw zagranicznych? Napiszcie w komentarzu. Prawdopodobnie nikt tego nie wie. Pod koniec odcinka powiem, kto tym ministrem jest. Przecież to jest temat międzynarodowy, a MSZ nie przedstawiło swojej opinii. Poza tym doskonale wiemy, że ta ustawa została przygotowana dwa lata wcześniej w Ministerstwie Finansów. Podkreślasz, to jest temat Polski. Ja zacytuję jeszcze słowa marszałek Sejmu Elżbiety Witek, która powiedziała, że działania mające na celu wywarcie wpływu na proces legislacyjny w Polsce są głęboko nieuprawnione. Dodała, że to wychodzi daleko poza protokół dyplomatyczny i dobre zwyczaje. Zgadza się pan, czy nie? Oczywiście zgodzę się z tym, co powiedział pan poseł Telus, że nie można i nie powinno się dyskutować nad projektami ustaw w przestrzeni międzynarodowej. Ale są pewne obszary, o których należy rozmawiać. Nie na zasadzie konsultowania artykułu 2 danejże ustawy, tylko porozmawiać, że taka rzecz będzie dyskutowana w Polsce i szukanie ewentualnie rozwiązań, czy może z tego być jakiś problem międzynarodowy, kogo on może dotknąć, jakie obszary ewentualnie są kluczowe. Ja jeszcze raz, szanowni państwo, powtórzę. Dla nas kluczowe jest zabezpieczenie interesów Polaków, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś na wskutek źle albo nie do końca dobrze napisanej ustawy może zostać z niczym. Panie pośle, czyli
mówi pan, żeby szczegółów ustawy nie konsultować za granicą, ale żeby sprawdzić, tak? Sprawdzić, czy będzie jakiś problem za granicą, jeżeli taką ustawę wprowadzimy. Jak mamy to rozumieć? Znaczy, szanowni państwo, doskonale wiecie, że polityka zagraniczna to nie jest tylko rozmowa na szczeblu ministra spraw zagranicznych jednego państwa z drugim. Przecież mamy grupy bilateralne, mamy mnóstwo organizacji, mamy mnóstwo różnych podmiotów, które na tym etapie wstępnych konsultacji o pewnych założeniach rozmawiają. I tak trwa i trwało to od kilkudziesięciu lat do dzisiaj. Te wzajemne grupy, które rozmawiają ze sobą codziennie o wielu aspektach, obszarach życia społecznego, międzynarodowego, one mają ze sobą kontakt i rozmawiają o pewnych rzeczach. I tutaj moim zdaniem na pewnym takim poziomie tej komunikacji zabrakło. Tu nie mówimy o konsultacji, o przesyłaniu do Izraela gotowego projektu ustawy, tylko mówimy o pewnych rzeczach, które powinny się wydarzyć i mogą skutkować na obywateli, tak, innego państwa. Dlatego tutaj uważam, że być może, mając na uwadze to, od czego rozpocząłem swoją wypowiedź, to faux pas popełnione w stosunku z ustawą o IPN-ie, która potem szybko została odkręcana przez pana premiera Morawieckiego, to powinna pokazać, że zabrakło chyba tego dialogu przedtem. To jest taki ewidentny, panie redaktor, przykład. Teraz to jest faux pas. Znaczy, zestawiając ustawę o IPN-ie, gdzie tak równie politycy Prawa i Sprawiedliwości bronili, że ani kroku w tył. Co się potem okazało? Że za parę tygodni pan premier Mateusz Morawiecki wycofał się z tej ustawy. Ale panie pośle, to jest faux pas, ta ustawa, bo takiego sformułowania... Znaczy, tak. W kontekście tego, że nie wyciągnięto właściwych wniosków, w kontekście właśnie porównania tego, co się działo z ustawą o IPN-ie. Jeszcze raz powtórzę, szanowni państwo. To Janusz Korwin-Mikke. Uważamy stanowczo, ta ustawa nie może być krzywdząca dla obywateli polskich, którzy objęli swoje nieruchomości w sposób absolutnie prawny. Panie pośle, czy ustawa to jest faux pas? Pierwsze ustawy IPN nie należało ustawiać, bo była głupia, ale była taka sama jak ustawa Knessetu, nawiasem mówiąc, w tej samej sprawie. A jak się uchwaliło, to nie należało jej odwoływać. Trudno. Nie wolno ustępować pod obcym naciskiem. I się nie zgadza z panem posłem w sprawie podstawowej, że najważniejszy jest kompromis. Za komuny 2 razy 2 było 22, a teraz w ramach kompromisu mówimy, że jest 16. Nie, 2 razy 2 jest 4 i nie ma żadnych kompromisów. Nie ma kompromisu. To dlaczego wstrzymaliście się? To dlaczego wstrzymaliście? Niech pan mi to wytłumaczy. Niech pan mi to wytłumaczy. Tłumaczyłem. Znaczy, ale nie pan tego nie wytłumaczył, bo mówi pan pięknie, a czyny są czyny. Ale pan, pięciu posłów Konfederacji głosowało za. Zagłosowało czterech nie wzięło udziału. Czterech nie wzięło udziału, a dwóch... Znaczy, dwóch głosów. No to chcecie być trochę w ciąży? A czterech nie. No nie. Za, a nawet przeciw. To nie o to chodzi. Koledzy się przestraszyli, tak pan poseł napisał. Nie o to chodzi. Jesteście niewiarygodni. W ostatniej chwili, bo były straszne naciski, ludzie, elektorat nas nie rozumiał. Myślał, że ta ustawa jest po to, żeby tego mienia nie oddawać. A ona jest tak naprawdę, jest po to, żeby oddawać. No i problem jest, że elektorat oczywiście... Za każdym razem komunikat Konfederacji jest inny. Raz, że się pomylili, raz, nie, że jednak jest to kłamstwo, głosowali pani świadomie. Pani poseł, to jest nieprawda. Pan poseł Winnicki powiedział, że była pomyłka, ale to jest nieporozumienie. Ale to nie w tej sprawie. Ale pan poseł pomyłka była w sprawie z drugiej strony, że państwo się przestraszyli elektoratu, a jeszcze z trzeciej strony, że to było świadome głosowanie. To Janusz Korwin-Mikke dokończa za chwilę, panie ministrze. Pomyłka była w sprawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym. Panie pośle, pan Tarczyński skłamał. Panie minister, za chwileczkę, to panie pośle, jeszcze krótko, bo pan napisał, że się posłowie przestraszyli, czyli jak rozumiem, przestraszyli się opinii publicznej. Nie publicznej, tylko własnego elektoratu. Problem polega też... jeszcze raz. Ale przestraszyli się, że nie zrozumie ich elektorat, czy że się nie spodoba elektoratowi? PiS w dalszym ciągu twierdzi, że ta ustawa jest po to, żeby zablokować roszczenia żydowskie. To jest nieprawdą. My to wiemy, ale nasz elektorat tego nie wie. Ale to pan, czyli wszyscy wiedzą w Konfederacji, tylko różnie głosowaliście. Właśnie to jest ten problem. Różnie, bo Ruch Narodowy... Bo ja słyszałam Krzysztofa Bosaka, to mówił inaczej. Ruch Narodowy postanowił, to w ostatniej chwili, postanowił zagłosować inaczej. Do mnie to w ogóle nie doszło. Bo ja siedzę osobno. Za daleko pan siedzi od swoich ludzi. Za daleko pan siedział. Nie, ale takie było ustalenie porządkowe. I myśmy nie wiedzieli. Wie pan, tutaj się ludzie porozumieją przez sygnał. Ja akurat nie czytałem sygnalu i tak dalej. Więc no, to jest strategiczne. Powiedzmy sobie jasno. Wszystkie kluby się zgodziły i dla naszych elektoratu jedno powiedzieć jasne. Skoro się PO głosowało za tą ustawą, się wstrzymało, a Lewica głosowała za tą ustawą, to znaczy, że to jest zła ustawa i należało głosować przeciwko. Ale panie pośle... Panie pośle, przed chwilą pan powiedział, że jednak pan nie dosłał do pana informacji, nie zagłosował pan, jak pan zagłosował. Bym zagłosował inaczej, gdybym się nie rozumiał. No to znaczy, że jednak była pomyłka. No to proszę już nie bronić tego. Jakieś błędy w komunikacji zaszły. Błędy w komunikacji, sygnał nie zadziałał.
W ostatniej chwili zaproponowano zmianę tej decyzji, która nie dotarła do... Apelujemy do polityków Konfederacji, żeby przekazywali panu posłowi informacje przed głosowaniem, żeby pan poseł wiedział. Ale przecież nie tylko do posłów partii Korwin, ale również kolega Braun wziął kartę, prawda? Też no nie wiedział, co się dzieje. No nie. Tutaj sprostowanie. Nie wiem, czy pan Korwin nie zauważył, ale pan Braun nie wyciągnął karty, bo nie miał jak. Nie było go na żadnym głosowaniu tego dnia, tak jak pana Tuduja, a na nich też hejt spływa, a ich nawet w Sejmie cały dzień nie było. Teraz mamy Senat i tą ustawą najprawdopodobniej 7 lipca zajmie się Komisja Ustawodawcza i tam ten cały proces legislacyjny będzie na szczęście wyglądał inaczej niż w Sejmie. Tam będą możliwe dyskusje, tam będzie możliwość jakby skonfrontowania pewnych opinii, pewnych problemów, które wynikają dla różnych stron z tej ustawy i dopiero mam nadzieję, że po pracach w Senacie, gdzie również każdy z nas, każdy z państwa, nawet poseł będzie mógł się wypowiedzieć, jaki powinien być ostateczny kształt, panie prezesie, tejże ustawy. I mam nadzieję i liczę na to, że nasza mądrość spowoduje to, że z powrotem ta ustawa z Senatu wróci o tyle dobrze dopracowana, że nie będzie budziła problemów i komplikacji. Przynajmniej na arenie tutaj naszej wewnętrznej. Panie pośle, nie wiem, pan zauważył, że pańskie stanowisko spowodowało, że nawet PiS i my mówimy jednym głosem przeciwko panu, bo my się nie godzimy, tylko się mówimy, co jest interesem Polski. Natomiast my uważamy, że nie ma się co oglądać na Izrael, bo Izrael nie ma prawa wypowiadać się na ten temat w ogóle. Panie pośle, czy my się domagamy od rządu... Panie pośle, czy nie czuje pan... My tylko domagamy od rządu polskiego, żeby jak nie oświadczył. Pomordowani obywatele byli obywatelami Polski, a nie Izraela. Izrael nie ma tu nic do gadania. Panie nic. Pośle, ale to zapytam pana w takim razie. Czy pan rozumie tłumaczenie pana posła, że to chodzi o to, żeby szukać kompromisu, ale szczegółów nie negocjować? To jak szukać tego kompromisu? Nie rozumiem. Jest to dla mnie niezrozumiałe stanowisko, niejasne. Jeszcze raz mówię, ta sprawa jest absolutnie czysta i klarowna. W ogóle nie należy Izraelem rozmawiać. Niech sobie mówią, co chcą. Oni mogą chcieć wpływać na nas, że nie chce, chcą, ale nasi ustawodawcy nie powinni, w tym i my, prawda? Nie powinniśmy na to w ogóle zwracać uwagi. Możemy się kłócić między sobą, ale to między sobą, a nie z Izraelem. Cieszymy się, dojdziemy, panie pośle, do porozumienia. Że pan jest optymistą i że pan da zabrać głos panu prezesowi. Więc my się zgadzamy z PiS-em, że należy dbać tylko o interes naszego państwa i naszego kraju. Natomiast nie zgadzamy się, że ta ustawa go chroni. Bo ta ustawa go chroni. Podejrzewamy, jeszcze raz mówię, że tu się ustali, że PiS dba o interes Polski, a potem zacznie się płacić w gotówce, bo oddanie w naturze to by budziło protesty w kraju, a oddanie w gotówce to się po cichu coś tam sprzeda i się odda. I o to was podejrzewamy. Ale Robert Tarus, co wydarzy się dalej z ustawą? Tutaj pan prezes powiedział, że podejrzewamy. No wy nas o wszystko podejrzewacie. Tak bardzo często. Bardzo często nas podejrzewacie. Przypominam wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. Zatrzymamy się nad tym, że podejrzewacie. Macie prawo podejrzewać, a my jednak robimy wszystko dla dobra Polski i Polaków i będziemy polskich obywateli chronić. Ta ustawa przede wszystkim chroni przed dziką reprywatyzacją i chroni także przed tymi sprawami związanymi z prawem bezspadkowym. Co to znaczy, zmieniem bezspadkowym. Co to znaczy dzika reprywatyzacja? Jeszcze raz powtarzam, jeżeli zmienie się należy spadkowe, to trzeba wydać. To nie szanowni dzika. Państwo, i muszę przerwać brutalnie. Jak na nierówną walkę 2-1, to Korwinowi nawet nieźle idzie w tym programie. A pan jest w tym samym wieku, tak? Oczywiście, że tak. I pan ze swojego doświadczenia mówi, że ja nie mówię, że jest niedoświadczony, tylko tego doświadczenia politycznego. Cały czas się wszyscy uczymy, szanowni państwo. Uczymy się całe życie. Kolega, pani minister, wszyscy się uczymy nowych rzeczy. Ale z pana wypowiedzi wynika, że Donald Tusk jest starszy, to bardziej doświadczony. Z całą pewnością można tak powiedzieć. Pan prezes też w sile wieku uczy się każdego dnia i doświadczenie polityczne jest chyba bardzo cenne i każdy z nas codziennie się pewnych rzeczy... Pan prezes też tak na wieku się skupia, że wiek tak istotny? Nie, ja się nie skupiam na wieku, bo to nie ma żadnego znaczenia. O, proszę. Trzeba odróżnić, co jest ważne dla kraju, a o czym mówią dziennikarze. To jest zupełnie co innego. Na przykład ważna rzecz, 4 lipca jest konwencja Konfederacji. A to, co robią socjaliści tam z PiS-u, PO i tak dalej, to nas nie interesuje. To przyszłość kraju jest w prawicy, a nie w PiS-ie. A powrót Donalda Tuska, jak pan na to patrzy? Nie interesuje nas zupełnie. Czy dużo może zmienić w Platformie, czy nie? To mnie nie interesuje zupełnie.
A propos tej konwencji 4 lipca, to prawdopodobnie tam będę, więc pewnie kilka materiałów stamtąd się pojawi. Kim jest Donald Tusk? Powrót takiego polityka, takiego formatu, z takim doświadczeniem na arenie międzynarodowej... musieli wyjeżdżać za pracą, za granicę. Będzie na plus, ponieważ zobaczą inną jakość prowadzenia polityki. Zobaczą z całą pewnością, że inną o polityce jakość. Można mówić inaczej. Z całą pewnością nie dzielić, zupełnie nie dzielić inną. Polaków, Janusz Korwin-Mikke, króciutko. I to, co ważne, pani zarzuciła tutaj, że nic nie zrobiliśmy, szanowni państwo. Panie pośle, pragnę, pamiętamy te wypowiedzi, gdzie zakopane są pieniądze. Dobrze, a gdzie są te autostrady, gdzie są te samochody elektryczne, gdzie są te mieszkania? Od 2018 do 2020. Mamy duże emocje w studiu, ale Janusz Korwin-Mikke chciałby coś powiedzieć. Kłótnie między lewicą nas nie interesują, natomiast chciałem pani zwrócić uwagę, że jeżeli 60% nie chce powrotu do pana Donalda Tuska, a 25% chce, to 25% to jest dwa razy więcej niż wnoszą sondaże PO. Także nie tylko wyborcy PO chcą podnosić Tuska, ale jeszcze jacyś inni. I na koniec mała anegdotka od Korwina, ale to już będzie koniec dzisiejszego odcinka. Tak jak wam miałem wspomnieć, ministrem spraw zagranicznych jest, uwaga, pan Zbigniew Rau, kompletnie pominięte stanowisko w obecnej polityce. Często pytam osób, kto jest ministrem spraw zagranicznych i nikt kompletnie tego nie wie. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć. My nie będziemy budować takiej fabuły, jak tu buduje Platforma Obywatelska. No, niech się to w końcu stanie. Niech urodzi, przed chwilą powiedział kolega w nagraniu. Niech już urodzi się. Ale wie pan, co będzie ciekawe? Niech przyjdzie na białym koniu. Tak naprawdę na osiołku, jak przyjdzie. A wie pan, co będzie ciekawe? Że jeżeli rzeczywiście by pan Donald Tusk został szefem PO, to byłaby ciekawa sytuacja, że dwie partie o podobnym programie miałyby szefów poza parlamentem. Dlaczego? No bo zarówno tu byłby poza parlamentem, jak i pan Hołownia byłby poza parlamentem. A, o, ty pan...